Witam Państwa, mówi Piotr Rokowicz, Polski Kurs Blendera. Chciałem powiedzieć w tym kursie coś, co dotyczy osób początkujących i co zahacza troszeczkę o interfejs Blendera. Mianowicie dzisiaj będzie o okienku, które nazywa się Outliner. Jest to okienko, które standardowo widać po włączeniu Blendera i to okienko znajduje się w prawej, górnej części ekranu. To jest ta skromna lista obiektów. U mnie ta lista może wyglądać troszeczkę inaczej niż u Was, dlatego że mam konfigurację Blendera lekko zmienioną. Ale jeżeli z tej listy, która tutaj jest na górze, wybiorę sobie All Scenes, powinno to być dokładnie tak samo jak u Was, być może z wyjątkiem tej lampy. Tę lampę mogę usunąć, klikając ją lewym przyciskiem, następnie prawym przyciskiem i wybierając polecenie Delete. W tym momencie lampa znika i już na scenie mojej jest tylko kamera i nic więcej. Kamerę widać tutaj, nie mam żadnych innych obiektów. A więc to okienko to jest temat na dzisiaj. Aby było je lepiej widać, na początku powiększę troszeczkę wielkość liter i innych elementów interfejsu, a następnie rozciągniemy sobie troszeczkę to okno, no i powiększę je może na całą wysokość kolumny. Więc tak wygląda okno Outlinera. To jest okno, które zawiera listę moich scen. Sceny są wylistowane również tutaj w tej liście na górze, w górnej belce programu. Każda scena to jest obiekt, który zawiera wszystkie informacje na temat tego, co cokolwiek znajduje się w Blenderze. A więc mam tutaj render layers, to są warstwy renderowania, jest cała lista tych warstw, mogę sobie tutaj powłączać, jeżeli chcę. Mam także napisane, że jest tutaj world, czyli moje otoczenie, czyli tło tak zwane, oraz kamera jako jedyny obiekt, który mogę kliknąć lewym przyciskiem myszy i zaznaczyć. Widać także ikonkę, która w tym momencie znajduje się w takim pomarańczowym kółku, co oznacza, że ta kamera jest zaznaczona. Jeżeli zrobiłbym takich kamer więcej przez Shift D, to oczywiście te kamery będą się tutaj listowały i każda z nich będzie miała domyślnie wymyśloną nazwę z numerkiem. Z tym, że zaznaczona kamera, ta jedna, jedyna, będzie aktywna i pokazywana na biało, natomiast jeżeli zaznaczę takich obiektów kilka, wtedy te obiekty będą miały w swojej ikonce tylko takie kółko pomarańczowe. Nie będą już rysowane na biało, więc czasami trudno się zorientować, co jest zaznaczone, a co nie. Zaznaczyć można również klikając w nazwę obiektu, ewentualnie z Shiftem mogę zaznaczyć kilka obiektów, korzystając bezpośrednio z okna Outlinera. I to okno tak naprawdę służy do celów porządkowych. Mogę za pomocą tego okna widzieć przede wszystkim wszystkie swoje obiekty, mogę także nadawać nazwy tym obiektom. Aby zmienić nazwę obiektu, wystarczy ten obiekt dwa razy kliknąć. Jeżeli kliknę dwa razy, mogę ją nazwać sobie na przykład kamerka. I teraz oczywiście obiekty są sortowane w kolejności alfabetycznej, więc kamerka przesunęła się na sam dół tej listy. Mogę także zmienić nazwę obiektu poprzez kliknięcie z klawiszem Ctrl lewym przyciskiem myszy. Kamera. Dodam teraz okno z właściwościami. Properties. W oknie własności mogę mieć szybki dostęp dzięki Outlinerowi do poszczególnych obiektów. Może na początku usunę te cztery kamery i dodam jakiegoś mesha, niech to będzie cube. Mam tutaj cube'a, mam także ochotę dodać jeszcze Icosphere i dodam sobie jeszcze na przykład Susan. Mam w takim razie trzy obiekty, cube, sfera oraz małpka. I teraz, aby zmienić nazwę tym obiektom, można oczywiście kliknąć z kontrolem i nazwać na przykład kostka. Natomiast taki obiekt jak kostka to jest nazwa tylko obiektu, to jest nazwa tej pestki tutaj. Natomiast jeżeli rozwinę to drzewko, to widzę, że wewnątrz tego obiektu znajduje się również związana z tym obiektem siatka mesha. I mesh nazywa się oryginalnie cube, tak jak to było poprzednio. Jeżeli kliknę w tę nazwę, to jednocześnie zmieniam tryb pracy programu z trybu obiektowego na tryb edycji. Proszę zobaczyć, jestem teraz na kostce, kostka jest wybrana jako obiekt aktywny, a jeżeli kliknę w mesha, który znajduje się pod kostką, to przełączam program w tryb edycji. To jest czasami przydatne, ponieważ nie trzeba szukać na klawiaturze klawisza Tab. Jednocześnie mogę zmienić nazwę tego mesha, który tutaj się znajduje, również na kostka. Nie ma konfliktu nazw, ponieważ te dwa obiekty są zupełnie innego typu, są innego rodzaju. Jeżeli dodałbym do takiej kostki jeszcze materiał w zakładce materiałów przez naciśnięcie guzika New, to będę miał możliwość rozwinąć jeszcze dalej historię całej informacji tutaj i ten materiał domyślnie się będzie nazywał materiał, który również mogę nazwać sobie kostka. Tak to działa. Jeżeli będę miał teraz na przykład małpkę z jakimś nowym materiałem, to rozwijając tę małpkę zobaczę, że znowu jest tutaj Susan, jest materiał i te nazwy nie są najlepiej dobrane. Jeżeli zmienię sobie na przykład Susan na małpiszon, to w tym momencie muszę poprawić te wszystkie nazwy również w dół. I teraz można zmienić sytuację i troszeczkę sobie uprościć.
Znaczy, jeżeli mam już nazwę nadaną dla mojego obiektu, to obiekty podrzędne wcale tej nazwy nie zmieniają. Natomiast musiałem tę nazwę tutaj ręcznie wpisać i poprawić ją tak, jak to zrobiłem dla kostki. Można zrobić troszeczkę prościej. Istnieje taki myk, taki jakby trik, który pozwala mi zmienić tę nazwę szybciej. Aby zmienić nazwę materiału, wystarczy tylko złapać tę ikonkę, która jest przy małpce, i tę ikonkę przeciągnąć na pole edycji, w którym mam nazwę materiału. To powoduje, że tutaj wkleja się nazwa małpisząt natychmiast. Tak samo mogę zrobić również z siatką mesha. Wystarczy tylko, że przejdę do danych obiektu i tam przeciągnę sobie nazwę małpisząt na pole Susan. W tym momencie mam wszystkie elementy od razu ładnie ponazywane. No i to jest taka prosta obsługa różnych rzeczy, które tu można zrobić. Dodatkowo można również dodać obiekt, czy też relacje pomiędzy obiektami, takie jak parent albo child. Jeżeli wezmę małpkę i ją położę na kostce, to w tym momencie ta małpka znajduje się pod kostką jakby, jako obiekt podrzędny względem niej. To jest dokładnie to, co otrzymujemy, tworząc relacje typu parent i rodzic. Jeżeli przesunę małpkę, to widać, że ona jest teraz z kostką połączona z pomocą takiej cieniutkiej linii. Jeżeli przekręcę kostkę, to małpka będzie również ten obrót powtarzała, ponieważ teraz transformacje małpki zależą od tego, jakie będą transformacje kostki. Mogę również małpiszona wyjąć stąd i zaparentować na przykład do ikosfery. Więc jest to bardzo prosty sposób na usunięcie parenta z jednego obiektu i dodanie parenta do drugiego obiektu. Wystarczy tylko przesunąć dwa obiekty i już. Mamy tutaj także możliwość zobaczenia różnego rodzaju innych informacji. Przede wszystkim prawy klawisz kliknięty pozwala mi obiekt zaznaczyć, odznaczyć lub usunąć. Mogę także przełączyć widoczność, zaznaczalność lub renderowarność obiektu. I to jest związane również z tym, co mam w menu View. Mam w menu View takie polecenia jak Show Restriction Columns. Jeżeli wyłączę to polecenie, to znikają mi te informacje po prawej stronie. Jeżeli włączę, to mam trzy kolumny. Pierwsza kolumna to jest takie oko. Jeżeli wyłączę to oko, to obiekt znika ze sceny 3D. Jest to dokładnie to samo, co mogę uzyskać za pomocą klawisza H. H od Hide. Jeżeli wcisnę Alt H, to w tym momencie obiekt się z powrotem pojawia. Jeżeli wyłączę strzałkę, to obiektu nie można więcej zaznaczyć. Klikam teraz na niego prawym klawiszem i to nie działa. Jeżeli wezmę sobie zaznaczenie, również nie mogę tego obiektu zaznaczyć. Zaznaczyć mogę inne obiekty, ale nie tą kulkę. OK. Kliknięcie w ikonkę, która wygląda jak aparat fotograficzny, włącza lub wyłącza renderowanie obiektu. Jeżeli będzie wyłączona ta ikonka, obiekt się na scenie nie pojawi. A więc jeżeli wyłączę te wszystkie trzy parametry, to w tym momencie obiekt znika całkowicie, nie mam nad nim żadnej kontroli. On się nie przesunie, przy żadnych transformacjach nie weźmie udziału i tak dalej. Nie ma go po prostu na scenie. Mogę także w takim oknie zdefiniować sobie jeszcze inne rzeczy. Na przykład mogę zmienić nazwę, ale to nie o to chodzi. Mogę teraz wybrać inną informację, która jest tutaj wyświetlana. Aby zobaczyć coś innego, muszę z tej listy na górze wybrać sobie na przykład bieżącą scenę. Nawiasem mówiąc, jeżeli tych scen miałbym więcej, na przykład zrobię sobie pełną kopię mojej sceny, to mam tutaj scenę 001, w której są dokładnie te same obiekty skopiowane, a więc jest World 001, kamera 001 i tak dalej, to mogę wybrać sobie bieżącą scenę, którą teraz będzie widać. Widzę teraz scenę 001 i to są wszystkie obiekty, które na tej scenie się znajdują. Mogę wybrać sobie inną scenę i wtedy mam obiekty z mojej oryginalnej, pierwszej sceny. Jeżeli mam wszystkie sceny, to wtedy taką scenę elegancko tutaj widzę. Mogę ją teraz spróbować usunąć, no i znika. Łącznie z obiektami, które zawierała. Jeżeli wybiorę sobie teraz na przykład widoczne warstwy, to w tym momencie widzę tylko listę obiektów i wszystkich elementów, które znajdują się na pierwszej warstwie w Blenderze. Warstwę mam tutaj. Jeżeli wybiorę sobie drugą warstwę, na drugiej warstwie nic nie ma. Jeżeli z jednej warstwy przeniosę na przykład kostkę na drugą warstwę, to wtedy na drugiej warstwie zobaczę tylko kostkę, a na pierwszej będę widział dwa poprzednie elementy. Jeżeli wybiorę sobie z tego menu na przykład obiekty wyłącznie zaznaczone, to wtedy będę widział to, co zaznaczę, a więc wszystkie obiekty, które zaznaczyłem. OK, może wyjmę taką małpiszonę stąd. O, teraz mam zaznaczoną małpkę. OK. Teraz jest Icosphere. Zaznaczę wszystko. Chciałbym usunąć tą relację teraz parentowania. Tutaj weźmy sobie Alt P, Clear Parent. Teraz mam dwa obiekty zaznaczone, teraz wszystkie obiekty. Jak wezmę sobie Active, to w tym momencie oprócz zaznaczenia będę miał wyświetlony tylko jeden obiekt, który jest aktywny w zaznaczeniu. Proszę zobaczyć, mam zaznaczone trzy obiekty, ale ten, który kliknę z prawym klawiszem, będzie wyświetlany w oknie Outlinera. Jeżeli wybiorę sobie te same typy, to wtedy będę miał pokazany zawsze ten sam typ obiektu, który już wcześniej wybrałem. Jeżeli kliknę w kamerę, to widzę tylko kamerę. Gdybym tych kamer miał więcej, one się oczywiście będą pojawiały. Jeżeli będę miał tutaj wstawione jakieś światło na przykład,
które będzie w tym miejscu i później jeszcze w paru innych, to wybranie świata spowoduje, że pojawią mi się wszystkie światła w tym oknie. Wybranie kamery pokaże mi wszystkie kamery, wybranie mesza pokaże mi wszystkie mesze i tak dalej. Mogę również wybrać sobie grupy. Widok grup jest bardzo pomocny, dlatego że niektóre elementy mogę mieć ponazywane i zebrane w grupach. Jeżeli wcisnę Ctrl-G, to w tym momencie widzę grupę. Ta grupa może się nazywać na przykład kamery. Jeżeli wybiorę sobie swoje mesze, których też mogę mieć całkiem sporo tutaj, i dodam je do grupy przez wciśnięcie Ctrl-G po ich zaznaczeniu, to mogę mieć na przykład tutaj grupę o nazwie mesze. Mogę także mieć grupę, która grupuje mi światła. Ctrl-G i mam teraz tutaj światła. Jest to bardzo wygodne, ponieważ elegancko organizuje mi całą informację, którą mam na scenie. A więc mam grupę meszy, mogę ją sobie rozwinąć i tutaj są wszystkie mesze, które są na scenie. Mam też grupę świateł, do której łatwo się dostać i tak dalej. Mam elegancko pouporządkowywane obiekty, ponazywane według tego, co chciałbym mieć. Możemy wybrać sobie także Blender File i w tym momencie widzę pełen skład mojego pliku Blendera. To jest mój bieżący plik. Mam w tym pliku różne pędzle, na przykład używane przy rzeźbieniu. Mam różne kamery, mam krzywe, jest jakaś krzywa z tekstem. Mam także fonty, które wbudowałem w dany plik w konfiguracji i tak dalej. Mam także dwa światy, World i World 1, ponieważ wcześniej miałem dwie sceny, więc dodał się dodatkowy świat. Mam także menedżery okien, to jest Winman. Mam jakieś teksty, screeny i mnóstwo różnych innych rzeczy. A więc jeżeli wezmę sobie Blender File, to widzę pełną zawartość pliku Blendera w podobny sposób, jakbym ją oglądał, na przykład importując przez Shift F1. Jeżeli wezmę sobie Shift F1, mogę wejść do pliku i widzę tutaj cały zestaw różnego rodzaju rzeczy i to jest podobny zestaw tutaj. Oczywiście nie wszystko można importować, a tu jest pełniejsza informacja. Mogę również wyświetlić sobie Data Blocks. I to jest bardzo zaawansowana opcja, która pozwala mi zobaczyć wewnętrzną architekturę danych. Na przykład kliknijmy tą małpkę. Małpka nazywa się Małpiszon w tym momencie. I teraz mam tutaj dane z pliku Blenda, które zawierają pełną listę wszystkich rzeczy, które mam w Blenderze, łącznie z ich architekturą. Mam na przykład takie pole jak obiekty. Jeżeli rozwinę obiekty, to w tym momencie mam listę swoich obiektów. Jest tam mój Małpiszon. Ten Małpiszon w tym momencie ma dane wewnętrzne, które wyglądają w taki sposób. Mam tutaj takie coś jak data. Data to jest wewnętrzna zawartość tej małpki. I teraz mam tutaj w data na przykład wierzchołki, krawędzie na przykład. Oprócz krawędzi mam także pętle. Tych pętli z krawędzi jest wykrytych 1900 ponad. Mam jakieś wielokąty, których też jest sporo. I mnóstwo różnych informacji. Mogę mieć także możliwość przełączenia niektórych rzeczy. Na przykład mogę włączyć sobie wyświetlanie normalnych do ścian. To jest to samo, co się robi na zakładce z display, tam gdzie mam mesh display i ten cubic tutaj. Okay? Więc mogę w ten sposób dostać się szybko z jednego miejsca do absolutnie wszystkich danych w obiekcie i co najlepsze, mogę te dane pozmieniać. W materiale na przykład mam ustawienia materiału, a więc jest to typ powierzchnia na przykład. Mam tutaj przezroczystość i różne inne opcje. Okay? Bardzo zaawansowana rzecz. Mam także coś takiego jak User Preferences. Mogę je sobie tutaj edytować w postaci drzewa. Mogę na przykład wziąć View and Controls i na przykład wyłączyć podpowiedzi w dymkach. Proste, wyłączone ich nie będzie. Mam tutaj takie opcje jak na przykład Global Scene. Global Scene jest opcją, która w oknie konfiguracji znajduje się na zakładce Interface i jest tutaj globalna scena. Więc mogę w ten sposób przełączyć sobie ten parametr. Proszę zwrócić uwagę na ten checkbox. Jeżeli go kliknę tutaj, to on się będzie w tym okienku również zmieniał. Okay? Jeżeli go tu wyłączę, to zmienia się również tutaj. To jest połączenie. Mam także jeszcze możliwość wyświetlania sobie keymaps. I to jest ostatnia opcja, o której chciałem powiedzieć. To jest nic innego jak dokładna, precyzyjna konfiguracja wszystkich klawiszy. Dodatkowo mamy tą konfigurację posegregowaną, czy też pogrupowaną w takie drzewo. I na przykład dla Outlinera, czyli dla tego okna, o którym mówię, mam drzewko. I tutaj jest cały zestaw klawiszy, które można sobie zdefiniować w tym oknie Outlinera. Ok, nie jest może to zbyt wygodne. Musiałem troszeczkę zmniejszyć chyba wielkość fontów, aby dało się to jakoś sensownie zobaczyć. To są dość długie polecenia. Myślę, że teraz będzie lepiej. A więc mam tutaj różnego rodzaju klawisze. Na przykład mogę zaznaczać za pomocą klawisza B jakieś elementy, które mnie interesują z jakiegoś powodu. Zaznaczone oczywiście mają troszeczkę inne tło. Jest klawisz Home, jest klawisz kropka, plus, minus, klawisze A, R, S, V i tak dalej. A więc można tutaj dowiedzieć się, jakie dodatkowe klawisze działają w tym oknie Outlinera i wykorzystywać to później we własnej pracy.
Dobra, myślę, że w tym momencie już czas kończyć. Dziękuję za uwagę. O tym okienku mam nadzieję, że opowiedziałem wystarczająco wiele. Polecam korzystanie. No i do zobaczenia w następnych tutorialach. Trzymajcie się.